Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na wstępie przypomnę, że jeżeli chcesz mi pomóc dotrzeć do jak największej liczby osób, to możesz to zrobić bardzo, bardzo prosto. Wystarczy, że napiszesz komentarz, najlepiej merytoryczny, ale w zasadzie wystarczy dowolny. Dasz łapkę w górę oraz udostępnisz ten materiał gdziekolwiek. Nawet tylko u siebie na Wallu w komentarzach na Facebooku w jakiejś grupie, nawet na mojej własnej grupie płatnicy składegatora BezUS. dzięki temu algorytm YouTube'a będzie wiedział, że ten materiał jest dobry i należy go polecać jak największej liczby osób, a to jest ważne, żeby jak największa liczba osób go zobaczyła, bo to, co dzisiaj mam do powiedzenia, wprost przekłada się na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego nas polaków. I naprawdę jest ważne, żeby nie mogło dojść do sytuacji, czy też zmniejszyć prawdopodobieństwo sytuacji, w której ktoś zapłaci życiem lub zdrowiem za to, że ktoś inny, ktoś inny no, co najmniej wykazuje się daleką niefrasobliwością, a być może, co coraz częściej powtarza się w internecie, robi kolejny wał. Tak, moi kochani, Dzisiaj będą dwa tematy bardzo blisko ze sobą związane, a elementem, który je wiąże, to szpital narodowy, coraz częściej na internecie nazywany e, narodową umieralnią, między innymi za sprawą warunków, jakie tam panują, a nierzadko wprost nazywany narodowym przekrętem, albowiem. Albowiem tam jest władowanych bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak do końca nie wiadomo na co, po co, za co. Czyli gigantyczne pieniądze przechodzą z rączki do rączki i nie wiadomo po cholerę. I to będzie taki pierwszy temat. Na podstawie artykułów Business Insider pod tytułem Ministerstwo Zdrowia odcina się od Szpitala Narodowego. Resort nie brał udziału w przygotowaniu. I okazuje się, że szpital narodowy, czyli szpital, coś z definicji podlegającego pod Ministerstwo Zdrowia, coś to Ministerstwo Zdrowia powinno pilotować. I tutaj jest taki cytat: z kontroli posłów koalicji obywatelskiej wynika, że koncepcję szpitala tymczasowego za koncepcję szpitali tymczasowych odpowiadają KPRM, czyli bezpośrednio urząd podlegający pod pana Morawieckiego, MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli wojsko, oraz MSWIA, czyli policja. Czyli mówiąc krótko, pan Morawiecki oraz dwa najważniejsze resorty siłowe zrobiły sobie te szpitale tymczasowe. No i to bardzo mocno. Potwierdza całą masę różnych dziwnych teorii, które do dzisiaj były nazywane spiskowymi teoriami, a dzisiaj są już mniej spiskowe. Bo rzeczywiście jest to bardzo, bardzo dziwne. Pokiego grzyba, ja o tym mówiłem publicznie już od wielu tygodni na swoim kanale, pokiego grzyba ładować gigantyczne pieniądze w sieć. Szpitali tymczasowych, które z definicji są dużo gorsze niż szpitale normalne, stacjonarne, w dużo gorszym stopniu są w stanie pomóc pacjentom, a więc dają dużo mniejsze szanse na przeżycie pacjenta, a także na jego pełny powrót do zdrowia, skoro według danych oficjalnych um, nie wynika, aby w Polsce brakowało łóżek. Łóżek jest zajętych troszeczkę ponad 20 tysięcy, a podobno mamy wolnych duże, dużo ponad 30, jakieś 38 tysięcy. Wygląda na to, że te szpitale tymczasowe są kompletnie niepotrzebne. I ludzie się zastanawiają, po co one są. I pojawiają się przeróżne spiskowe teorie, się w tym momencie do nich nie będę odnosił, powiem tylko tyle, że coraz bardziej prawdopodobna staje się teoria, że to jest po prostu skok na kasę, że to jest kompletny, konkretny, kolejny wał, kolejny Sposób na wyprowadzenie pieniędzy podatnika, tylko jeszcze do końca nie wiadomo na co, znaczy do kogo ostatecznie, bo jak już ujawniłem we wcześniejszych swoich materiałach, te szpitale tymczasowe mają płacone wielokrotnie więcej niż normalne szpitale za tak zwaną gotowość do przyjęcia pacjenta, czyli za puste łóżko których nie brakuje, jak widzimy na Narodowym w jednej sali było około 250 pustych łóżek, jest 100 złotych dziennie w normalnym szpitalu, a na Narodowym 800. Przemnóżcie sobie 800 razy 500 czy 1000, ile tam tych łóżek w tym momencie jest, i już są gigantyczne pieniądze. A za inne rzeczy składowe, tam są jeszcze większe pieniądze, jeszcze większe pieniądze. Ja ten temat będę śledził. Ja temu tematowi się będę przy... Yy, Przyglądał, ale ten temat na razie tylko zajawiam, a w kontekście tego tematu chciałbym przytoczyć wywiad, jaki opublikowało Radio Kolor 103FM. Ten artykuł to jest: wstyd mi, że w tym uczestniczę. Lekarz o farsie w Szpitalu Narodowym. Po prostu lekarz ujawnił, co tam się dzieje. I to chyba dam na tytuł, bo to jest chyba, to będzie, mimo że tego, że to jest drugi temat, to jest jednak większa część tego tematu. Lekarz ujawnia, co się dzieje w tym Szpitalu Narodowym. Powiem tyle. Do tej pory, między innymi u mnie na kanale, były ujawnione rzeczy, które, no, że się włos na głowie. Między innymi, i to był mój wywiad, mój news, ten człowiek z tym do mnie przyszedł. Chłopak, który, młody chłopak, który nie ma żadnego wykształcenia medycznego, kompletnie żadnego, ale chorował na koronkę. I raz występował w TVP Info co najmniej yy, i tam pracował w szpitalu, ale bardziej jako taki recepcjonista, coś takiego. No zaoferowano mu pracę z pacjentami yy, w strefie tak zwanej brudnej, zakażonej, czerwonej yy, tego szpitala narodowego. Pomijając fakt, że moim skromnym zdaniem, no nie wiemy co on tam dokładnie by robił, bo się jednak nie zgodził, ale... No moim skromnym zdaniem no zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, że on coś by źle zrobił, istnieje. Ale pomijając to, powiedzmy, że pozwolaliby mu tylko szorować podłogi. Wpuścić człowieka bez jakiegokolwiek doświadczenia medycznego do strefy brudnej szpitala zakaźnego, bo w to teraz został zmieniony Szpital Narodowy, to też się prosi o epidemię, się prosi o wywleczenie e, tych e, patogenów, ze strefy brudnej do strefy czystej, zarażenia reszty personelu, jak ten personel sobie pójdzie do domu, to zarażenia dużej części Warszawy. Obejrzyjcie sobie, cały wywiad mam z tym człowiekiem. Gigantyczne pieniądze dla ludzi, którzy w mojej prywatnej ocenie nie powinni mieć nic wspólnego z pracą z pacjentami chorymi zakaźnie, bo. Nawet do moim zdaniem domopowania podłogi w szpitalu zakaźnym na części zakaźnej trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby nie wywlec z tego patogenu. Pokazywałem też i komentowałem filmik, który wyciekł ze Szpitala Narodowego. Sala na około 250 osób, praktycznie tak na oko, nieprzystosowana kompletnie do ogromu zadań. Tam nawet krzeseł nie było przy miejscu dla personelu. 250 osób, za to bardzo poważny zabieg, żeby ludzie nie uciekli. A dzisiaj lekarz. Dzisiaj to już jest autorytet lekarski, a dzisiaj to jest autorytet mainstreamowego medium. Więc będę to czytał, będę to komentował. A potem jeszcze na końcu to sobie podsumujemy jeszcze od strony tej kasy, moi kochani. Jeszcze raz podkreślę źródło. Wstyd mi, że w tym uczestniczę. Lekarz o farsie w Szpitalu Narodowym radiokolor.pl Autor tego mm, artykułu się nie podpisał, natomiast są tutaj zdjęcia ze Szpitala Narodowego i zdjęcia od Pawła Reszki z Facebooka. Mieszkam w pięciogwiazdkowym hotelu. Siedzę w pustym szpitalu. Lekarz pracujący w Szpitalu Narodowym opowiedział o farsie, Jaka tam się odbywa. Szpital Narodowy dla chorych na COVID-19 powstał na terenie Stadionu Narodowego w celu odciążenia szpitali i oddziałów covidowych. <laughs> w praktyce jednak trafiają tam jedynie pacjenci w lżejszym stanie. W dodatku na 300 łóżek zajętych jest zaledwie kilkadziesiąt. No właśnie, a za te wolne też płacimy. Słuchajcie, to są niebałe pieniądze. Nie wiem dlaczego tu jest tylko 300. To znaczy, że pra prawdopodobnie być może jest tylko ta jedna sala, bo na tej sali było około 250 łóżek. Może jest trochę więcej, może 300. E nie zauważyłem, może szacunki były w dół. Jedna sala. Strasznie złe warunki. E no, <śp> pacjenci bardzo zakaźni, może innymi szczepami pozarażani, e zarażają się nawzajem. Ale takie szybkie mnożenie, słuchajcie, takie szybkie mnożenie, 300 razy 800, 300 razy 800, to jest bagatela 240 tysięcy złotych, ćwierć miliona złotych dziennie za same łóżka, a jeszcze jest za gotowość do przyjmowania, za to, za tamto, za gotowość res, z respiratorami, tam wychodzi, wychodziło, mi pamiętam jak to liczyłem, około pół miliona nawet pół miliona złotych dziennie za sam fakt, że to istnieje. Mieszkam w pięciogwiazdkowym hotelu, siedzę w pustym szpitalu. O tym, jak od kuchni wygląda Szpital Narodowy, opowiedział jeden z lekarzy. Zapis rozmowy z medykiem opublikował w mediach społecznościowych dziennikarz polityki Paweł Reszka. Słowa, które padły w, ty, w tej rozmowie, są zaskakujące. Przyjechałem tu pomagać, ratować ludzi, walczyć z pandemią. Tymczasem mieszkam w pięciogwiazdkowym pięcio hotelu, siedzę w pustym szpitalu opowiada lekarz, który jest ra, zakwaterowany w Regent Warsaw Hotel jednym z najdroższych hoteli w stolicy. No, nic dziwnego. Jak mają tyle pieniędzy od nas, od podatników, no to stać ich na takie rzeczy I żeby nie było wątpliwości. Ja nie zazdroszczę temu lekarzowi, że on sobie żyje w takich fantastycznych warunkach. Nie zazdroszczę mu, że dostaje gigantyczne pieniądze, no bo skoro zwykły człowiek bez żadnego wykształcenia tam mógł za dyżur 24-godzinny przytulić kilka tysięcy złotych, to lekarz zakłada, że tak przytula z piątkę, z dziesiątkę za dyżur 24-godzinny. To są 10 tysięcy złotych, wyobrażacie sobie. Jeszcze w dodatku no, śpi w luksusowym mu Tego naprawdę nie zazdroszczę. Tylko ja się zastanawiam, jak w tym momencie czuje się, czuje się reszta medyków. Na przykład takich, którzy zapierdzielają ostro, nie w pustym szpitalu, tylko w przepełnionym szpitalu, którzy nie mają w co rąk włożyć. Tak ciężko tyrają, którzy muszą odsyłać karetki do innego szpitala, bo u nich nie ma miejsca. Niektórzy często tyrają za naprawdę nieduże pieniądze. I w dodatku, jeszcze no, na hotel czy na coś nie mają co liczyć, w związku z tym, albo wracają nocować do domu, a więc ryzykują, że jeżeli się zarażą, to pozarażają rodzinę. To czasem może oznaczać wyrok śmierci dla takiej rodziny, zwłaszcza jak jest tam ktoś starszy, albo na przykład, ktoś z chorobami współistniejącymi, na przykład z astmą. Wiadomo, że każda choroba płuc dla człowieka z astmą to jest bardzo duże zagrożenie. No albo muszą płacić ze swoich pieniędzy i na pewno nie stać ich na hotel, który, w którym zwykły pokój kosztuje kilkaset złotych dziennie, na apartament, a tam są zdjęcia tego apartamentu, to jest naprawdę luksusowy apartament. Nie jeden człowiek mieszkań nie ma tak dużych, jak tutaj jest e, apartament. A pamiętajcie, że to jest bez kuchni, no bo w, szpital, e, w, w hotelu przecież jest restauracja, tam sam sobie nie gotujesz. więc to jest wielkie. No i zastanawiam się, właśnie jak ci medycy się czują. Zwłaszcza, że medycy to nie, tylko, yy, to nie tylko lekarze. Medycy to również pielęgniarki. Pielęgniarka realnie, podkreślam realnie, no bo teoretycznie to jest teoretycznie, a liczy się w praktyce. Yy, pielęgniarka realnie na jednym etacie może liczyć na około 3-3,5 tysiąca złotych na rękę. Na rękę. Yy, lekarz rezydent niewiele więcej na rękę. Mówię tutaj nie, nie o dziennych zarobkach, tylko o miesięcznych. Ratownik medyczny koło trójki na rękę miesięcznie. Czyli taki człowiek za siedzenie w pustym szpitalu zarabia dziennie wielokrotnie więcej niż duża część medyków miesięcznie, którzy są pozostawieni sami sobie, którzy ostro tyrają. A tutaj proszę bardzo, na dorodowym cytuję: Siedzi w pustym. Jeszcze raz to przeczytam. mieszka w pięciogwiazdkowym hotelu, siedzę w pustym szpitalu. Lecimy dalej. Dlaczego zdecydował się na pracę w tym szpitalu? Jak, jak człowiek słyszy zbitkę pandemia i szpital tymczasowy, to wyobraża sobie rzędy łóżek polowych zajętych przez pacjentów w ciężkim stanie. Prace 24 godziny na dobę, podejmowanie trudnych decyzji, ratowanie życia w ekstremalnych warunkach. Jestem młodym lekarzem, chciałem w tym uczestniczyć, przeżyć to mówi. Czyli no, nie do końca e, altruistyczne, e, altruistyczne pobudki, e, bo, bo jednak on chciał przeżyć, on chciał się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak no, liczył na to, znaczy. Godził się na branie udziału w ciężkiej harówie, w której no, jako lekarz musiał wiedzieć, że ryzykuje nawet życie, jeśli się zarazi. Prawda? Tymczasem jest jak jest. Zarobki. 200 zł za godzinę dudy. Lekarz przyznał, że za godzinę pracy dostaje 200 zł. On tutaj mówi, że dyżury są 12 godzinne, może dla lekarzy. No, ja słyszałem o dyżurach o 24 godzinnych no ale nawet jeżeli 12 godzinny dyżur, to za 12 godzin nudy czy przecież może sobie pospać, e, może sobie pograć, może sobie poglądać moje vlogi e, 2400 zł za 12 godzin nudy i takie 12 godzin to on może mieć bez problemu. 30, 30 dni w miesiącu i wtedy mamy, uwaga, ile wychodzi miesięcznie, 2400, e, przecież i tak przyjechał rozumiem z innego miasta, 2400 razy 30, bagatela, 72 tysiące złotych miesięcznie. E, to są pieniądze, które typowy medyk, taki typowy medyk nie ogląda rocznie, chyba że, no oczywiście tyle na dwóch, trzech etatach, Często dużo trudniej niż dziennie niż 12 godzin miesięcznie ja po wszystkim nie wraca sobie do luksusowego hotelu, tylko na przykład do swojej kawalerki, a jak jest młodym medykiem, albo do dzieci, którymi się trzeba pozajmować. Dyżury są 12 godzinne. Po połowie na pracę i odpoczynek, proszę bardzo, po połowie na pracę i odpoczynek, czyli jak dobrze zrozumiałem, to w czasie tych 12 godzin i tak 6 godzin sobie odpoczywa. Więc, no po prostu genialne. Od strony zarobków. Jednak przez większość czasu lekarze się nudzą. Na ostatnią trzygodzinną zmianę, na przykład na stronę brudną, zeszło 5 lekarzy, 12 pielęgniarek, 7 ratowników medycznych. Czyli 24 osoby personelu medycznego na 25 pacjentów. Opowiada lekarz. Hmm to mam nadzieję, że przynajmniej jakąś dobrą opiekę tam zapewniają, bo skoro wychodzi na to, że na stałe może być jeden medyk przy jednym pacjencie. Jak zauważa, to nie koniec, bo są organizowane kolejne łóżka. Na poziomie plus dwa trwa budowa następnych sektorów. Ma być tam ponad 500 łóżek, czyli on tutaj mówi, że w, że w tym momencie jest. jest 300 łóżek, do tego jeszcze 500, to mamy 800. Szybkie mnożenie: 800 razy 800. 640 tysięcy zł za same puste łóżka. A pamiętajcie, że za zajęte i tak dalej to jest dużo więcej pieniędzy. Dziennie to wszystko są stawki dniowe. Um, mm -hmm. I teraz cały czas yy, zadaję pytanie. Z danych, które publikuje oficjalnych rządowych danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wynika, że drugą falę pandemii powoli mamy za sobą, ponieważ ilość zakażeń dziennych systematycznie spada. Oczywiście są zmiany trendów i tak dalej. Wczoraj było 10 tysięcy, dzisiaj jest 15, ale to i tak jest dużo, dużo, dużo mniej niż duże 20 tysięcy, które było, takie 25, 26. No, generalnie idzie to bardzo mocno w dół, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Co więcej, jeżeli nie jesteśmy oszukiwani przez, przez rząd i rzeczywiście na jednego zakażonego objawowego przypomina przypada czterech bezobjawowych, to te cyferki, które już mamy, jeśli chodzi o zakażonych, trzeba przemnożyć przez pięć. Natomiast biorąc pod uwagę, że dużo ludzi się za przeproszeniem kitra, czyli ma objawy ewidentnie ma koronkę, ale, ale nie idzie do lekarza, nie robi sobie testów. Bo na przykład system jest tak zrobiony, że nie może, mimo tego, że ma objawy, ma wszystko, no nie może pójść, e, nie może się doprosić o test. Albo wychodzi mu test fałszywie negatywny. Moja znajoma, może kojarzycie, ulka Kuczyńska. Miała objawy bardzo podobne do koronki. Test jej wyszedł negatywny, formalnie nie miała koronki. Ona jest przekonana, że, ma koronkę, że miała koronkę. No tylko test wyszedł taki, że nie miała, więc ona nie jest w tych statystykach. A więc e, zapewne po tym mnożeniu razy 4 trzeba jeszcze zrobić mnożenie razy, razy 2. Zresztą niektórzy też tak mówią, że w ogóle od razu się powinno na jednego, obie, który jest wykryty, objawowy, doliczać dziewięciu niewykrytych. Wszystko jedno. Mamy w tym, wyjdzie wynik ten sam. W tej chwili mamy 900, 9, 900, 924 422 nowe przypadki wirusa. W sumie wszystkich. Dla, dla zaokrąglenia niech będzie milion. Jeśli to, pomnożymy, e, jeśli to pomnożymy przez 5, no bo, bo do 1 dodać 4, czyli pomnożyć przez 5 to jest 5 milionów. Jeśli to dalej pomnożymy, to jest 10 milionów. Wychodzi na to, że już znaczna część nas, Polaków, wyrobiła sobie odporność. Także tutaj, jeśli ta koronka nie będzie spadać, to znaczy, że jakieś spiskowe teorie jednak są prawdziwe. I, no bo przy założeniu, że to wszystko przebiega normalnie, czyli. Tam nikt nic nie dosypuje, nikt nic nie rozsiewa i tak dalej. No a nie jesteśmy w spiskowych teoriach, więc to nie zakładajmy. Czyli że zakładając, że wynika to normalnie, to my jesteśmy na progu osiągnięcia odporności stadnej. Ponieważ już wygląda na to, że około 10 milionów ludzi albo jest odizolowanych, bo choruje, albo już jest po chorobie, ale jak jest izolowany i choruje, to nie zaraża, albo już jest po chorobie, ma odporność, więc, niebo, więc tym bardziej nie zaraża. 10 milionów osób, bardzo dużo, prawda? Zwróćmy uwagę, że najpierw chorują ci ludzie, którzy najbardziej zarażają. Bo chodzi tutaj o to, że ludzie wykonujący takie zawody, którzy się najczęściej spotykają z innymi ludźmi kierowca autobusu, sprzedawca w sklepie lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny policjant to są wszystko ludzie, którzy się pierwsi zarażą ale także to są ludzie, którzy jak się zarażą, to pozarażają największą liczbę osób. No bo on ma największe szanse na spotkanie chorego, ale także on spotyka najwięcej osób, więc najwięcej zarazi. Ergo, jak wynika wprost z wypowiedzi bardzo mądrego matematyka z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym ja się zgadzam, około 8 milionów ludzi z odpornością to już jest ten próg dla Polski, gdzie liczba zakażonych powinna zacząć drastycznie spadać. No i rzeczywiście... Wygląda na to, że drastycznie spada prawdopodobnie właśnie dlatego, że żeśmy ten próg osiągnęli. Ergo. My już praktycznie. Jeżeli nie zakładać spiskowych teorii, to by już z tej drugiej fali przepraszam za wyrażenie wychodzimy. W związku z tym, okazuje się, wychodzi na to, że, że te szpitale tymczasowe były kompletnie do niczego niepotrzebne. Prawda? No tak by wynikało. Okej, okay, ja rozumiem. Rząd mógł się pomylić. Jak to rosło? Rosło drastycznie, rząd przygotowywał te szpitale tymczasowe, bo rzeczywiście wyglądało, że będzie źle. Ale już widać, że będzie dobrze. W związku z tym należy te szpitale tymczasowe co najmniej zwijać, a na pewno nie należy ich rozwijać. Po co dodatkowych 500 łóżek? Po jaką cholerę? No... Medycznego, epidemiologicznego powodu nie ma żadnego. Więc albo, albo rząd o czymś wie, że niedługo będzie bardzo duża liczba przypadków, no i tutaj już wchodzimy w spiskowe teorie. Typu rząd wie, że zaraz będzie jakiś wielki konflikt i przygotowuje to na wypadek tego konfliktu. Albo rząd wie, że będzie bardzo duża liczba powikłań po szczepieniu i rząd szykuje to dla ludzi, którzy będą mieli tak zwane nopy, czyli powikłania po szczepieniu. No wtedy jest to racjonalne. Tylko, że wtedy zakładamy, że spiskowe teorie, które się pojawiają wokół tego, nie są spiskowymi teoriami, a ja nie chcę tego robić, bo to by znaczyło, że żyjemy w bardzo mrocznym świecie, w którym rząd sprowadzi na nas, Polaków, zagrożenie. Albo wie o zagrożeniu i nie chce nam powiedzieć. Więc ja bym to odrzucił. A więc drugie, co zostaje, to to, że jest to co najmniej skrajna nieodpowiedzialność, jeśli chodzi o pieniądze. Skrajna niefrasobliwość lub skok na kasę, przekręt. Po prostu przekręt. I teraz pytanie, do kogo te pieniądze idą? Bo jeszcze raz podkreślę, dlatego mówiłem na samym początku. Słuchajcie, to, że Ministerstwo Zdrowia się odcina od tych szpitali tymczasowych, to jest bardzo znaczące. Ministerstwo to jest element rządu, tak? To znaczy minister jest częścią rządu, a ministerstwo jest po to, żeby ministra wspierać, tak? No ale tak uogólniając, można powiedzieć, że to jest część rządu. No można, prawda? Eee, I co w tym momencie? Eee, no to w tym momencie, jeśli część rządu odcina się, że nie ma nic wspólnego z tym, co robi inna część rządu, no to równie dobrze mogliby zacząć wrzeszczeć dosłownie, to jest wał, to jest wał, to jest wał. Czytamy dalej. Ten akapit przeczytamy od początku. Jak zauważa, to nie koniec, bo są organizowane kolejne łóżka. Na poziomie plus 2 trwa budowa następnych sektorów. Ma być tam ponad 500 dłużej, więc będzie jeszcze drożej. Nie, nie dziwię się, że, personel surowo, że personelowi surowo zakazano robienia zdjęć. Nie chcą, żeby ludzie oglądali tak wielki, pusty, smutny obiekt, dodaję. Ale przypominam, że możesz obejrzeć. Bo... Bo znalazł się jeden Sprawiedliwy, który nie tylko porobił zdjęcia, ale też nagrał film. I możesz to obejrzeć, jest u mnie na kanale Spacer Po Szpitalu Narodowym, damy go w pierwszej linii opisu. A w drugiej linii opisu damy wywiad z tym chłopakiem, nefem, który tam mógł pracować, ale mimo, że nie ma żadnych kwalifikacji. Chciałem panu o tym opowiedzieć, bo mi wstyd, że w tym uczestniczę. Mówił w rozmowie z Pawłem Reszką, cały wywiad z lekarzem można zobaczyć na stronie tygodnika Polityka. Niedawno NZ yy, yy, podał stawki za leczenie w Szpitalu Narodowym. Wbijają w fotel. No właśnie, to jest. Haha, tutaj patrzcie. Yy, tutaj klikałem sobie na artykuł. Yy, i tutaj jest, że napisane, pisaliśmy o tym tutaj, tam jest link i okazuje się, że radiokolor skasowało ten artykuł. Ciekawostka, prawda? Dyrektor odpowiada na zarzuty. Do zarzutów lekarza odniósł się dyrektor szpitala nadnarodowym. Szpital jest zorganizowany tak, że są w nim przygotowane łóżka gotowe do przyjmowania pacjentów. Natomiast wielkość obsady personelu jest dopasowywana do aktualnych potrzeb wynikających z liczby przebywających w szpitalu pacjentów. Czyli na 25 pacjentów, 26 osób personelu. No bardzo komfortowe warunki, bardzo komfortowe. Ciekawe, czy oni coś robią, czy jednak ten pan ma rację, że oni się nudzą. Tłumaczy w specjalnym oświadczeniu dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ja dodam od siebie, że to jest, zdaje się, wicedyrektor szpitala MSWIA w Warszawie. A wcześniej padało to właśnie MSWIA, prawda? Mam nadzieję, że szpital tymczasowy nie będzie musiał działać w pełnym obłożeniu, bo zgodnie z jego ideą do takiej sytuacji dojdzie wtedy, kiedy wyczerpią się możliwości standardowych placówek, podkreśla doktor Zaczyński. No ja też mam taką nadzieję, moi kochani, tyle tylko, że no to mimo wszystko nie wygląda dobrze, tak skoro wygląda na to, że, no, że nie będzie musiał, skoro wygląda na to, że, że już jest dobrze, to po co oni brną w to dalej, po co oni mm, dalej to e, wszystko budują, no to jest dla mnie kompletnie e, nie, e, niemożliwe. Słuchajcie, ja w, znalazłem teraz ten wywiad na stronie, na stronie, e, na stronie Pawła Reszki, Przeczytam wam to jeszcze raz od początku do końca, taką dłuższą wersję. Paweł Reszka, daję jego profilu Facebookowym. Jak się leczy na stadionie? Doktor M., leczy na narodowym. Zaprosił mnie do pięciogwiazdkowego Regent Warsaw Hotel, dawniej Hayat Warszawa. O, bardzo dobry hotel. Jednego z droższych w Warszawie. Tam właśnie zakwaterowano personel szpitala tymczasowego. Jeśli dobrze pamiętam, to tam byli też zakwaterowywani polscy piłkarze z kadry narodowej. Byłem tam ze dwa razy. No, powiem wam, uchu, uchu, wypasik. Ale byłem tam służbowo. Prywatnie mnie wtedy nie było stać. Na narodowym są. Jako dziennikarz coś tam robiłem w wywiady. Na narodowym są nowoczesne respiratory, najdroższy sprzęt medyczny, ale prawie nie ma pacjentów. Niektórzy lekarze dyżurują w pustych sektorach. Zarobki personelu są wysokie, koszty funkcjonowania ogromne. Chciałem panu o tym opowiedzieć, bo mi wstyd, że w tym uczestniczę. Oto zapis rozmowy. Ładny apartamencik. Tak, większy niż mieszkanie, które zajmujemy z żoną hotel, też niczego sobie, Warszawa, pięć gwiazdek, salon, sypialnia, wielka łazienka. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będę mieszkał w kilkuosobowym pokoju, w jakimś akademiku albo w niższym standardzie. Rozumiem, że by to panu nie przeszkadzało. Zapisywałem się do pracy w szpitalu tymczasowym. W czasie szalejącej pandemii szczególnie nie myślałem o yy, wygodach. Swoją drogą, po drugiej stronie ulicy jest hotel Belweder, gdzie mieści się izolatorium covidowe. Przyzwoity trzy, yy, trzy gwiazdki. Moglibyśmy tam mieszkać. Będę yy, myślał, że nikomu by to nie przeszkadzało. Trzy gwiazdki to jest bardzo dobry standard. Yy, czyli mieszka was tu więcej. Dwa piętra są wydzielone dla personelu Szpitala Narodowego. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, strażacy. Wszyscy pojedynczo. W podobnych warunkach. Po co pan się zapisał do pracy? Jestem lekarzem, rezydentem, pracuję w szpitalu wojewódzkim na Sorze. Akurat z, województw, z województwem, z którego przyjechałem, wirus odszedł, opszedł się stosunkowo łagodnie. No to facet już w tym momencie jest do namierzenia dla służb. Nie ja to publikowałem, tylko on. Natomiast zwróć uwagę, to jest ten, ten element, o którym ja bardzo często mówiłem. Szpital Narodowy i tym tym podobne szpitale tymczasowe są szkodliwe dla nas, Polaków. Nawet nie tylko ze względu na gigantyczne pieniądze, jakie kosztują, ale przede wszystkim ze względu na to, że zabierają personel innym placówkom. Ten pan pracował na Sorze w wojewódzkim szpitalu. Już tam nie pracuje. Teraz siedzi sobie, jak sam mówi, w prawie pustym szpitalu narodowym. A być może przez to, że on tam nie pracuje, jakiś pacjent umrze w kolejce, bo nie będzie miał yy, Miał go kto zaopatrzeć. Pomyślałem, że zapiszę się na narodowej pomogę. Kiedy karetki stoją w kolejkach, na podjazdach, szpitale pękają w szwach, przyda, przyda się ktoś, kto potrafi zaintubować, kto miał do czynienia z respiratorem i ma doświadczenie z pacjentami COVID. Jak pan sobie wyobrażał to wszystko? Jak człowiek słyszy zbytkę Pandemia, Szpital Narodowy, to wyobraża sobie. Rzędy łóżek mm, polowych, zajętych przez pacjentów w ciężkim stanie. Prace 24 godziny na dobę, podejmowanie trudnych decyzji, ratowanie życia w ekstremalnych warunkach. Jestem młodym lekarzem, chciałem w tym uczestniczyć, przeżyć to. I się pan zgłosił? na tydzień, bo akurat na tyle mogłem wypaść z grafików w swoim szpitalu, chciałbym zobaczyć, jak będzie. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Jak taki zespół na szpitalu, w Szpitalu Narodowym ma się zgrać, to na przykład ten pan wpadł tam na tydzień. Wiecie, zespół zgrywa się bardzo, bardzo długo. Od zgrania tych ludzi zależy ich efektywność. A tu ten na tydzień, ten na dwa tygodnie. I chciał... I chciał pan zarobić, prawda? I chciałem zarobić. E, oszczędzamy z żoną na mieszkanie. Zapisałem się na, 40, na 84 godziny. Za godzinę lekarzowi płacą 200 zł. Lekarzowi w trakcie specjalizacji, czyli mnie 150 zł. Wychodzi ponad 20, 12 tysięcy za, za 84 godziny. Zgadza się. W papierach było napisane, że stawka godzinowa jest do negocjacji. Nie negocjowałem. 48 godzin w tydzień. To sporo, ale, to, ale do zrobienia. W końcu mamy pandemię. Lekarze w Polsce pracują dużo. Zdarzało mi się pracować więcej godzin. Jak wygląda rekrutacja? Kilka ankiet do wypełnienia, papierów, do przesłania, szkolenie online. Zobaczcie, szkolenie online. To a propos tych szkoleń, o których mówił New, ten młody człowiek, który miał tam pracować jako też z pacjentami, mimo braku kwalifikacji medycznych, rozumiem, że on miał pracować przynajmniej niemedycznie. W skrócie to tyle. Wsiadłem w samochód i przyjechałem i przyjechałem przed stadion żeby rzucić się w wilwarki z pandemią. Tak, ale posłano mnie do hotelu, żebym się zakwaterował i no trochę się zdziwiłem e, przepychem. Pierwszy zgrzyt. Ale nie ostatni? Zdecydowanie. Wróciłem na stadion, e, przepustki, żołnierze WOD, ochroniarze. Zostałem, e, zostawiłem samochód na parkingu podziemnym i poszedłem do roboty. Jak wygląda praca? Szpital jest na poziomie minus jeden. <laughs> Czyli w podziemiach. No, <laughs> naprawdę to jest takie bardzo przyjemne, jak leżysz na takiej sali w piwnicy, bez okien. Brrr. Mówię to od strony pacjenta. Eee, szpital jest na poziomie minus jeden. Mówiąc inaczej, łóżka stoją w pomieszczeniach zajmuj, y, znajdujących się na wysokości murawy. E, na poziomie 0 y, jest pokój lekarski. Na poziomie plus jeden są loże, w których zrobiono miejsca do wypoczynku. Nic specjalnego. Łóżka polowe, y, da Da radę się przespać. Mam wrażenie, że o spaniu jeszcze porozmawiamy. Teraz o pracę. Opo, opowiem na przykładzie dyżuru 12-godzinnego. Zespół podzielony. Ha, widzicie, czyli to, to jest na przykładzie zespołu, 12, zespołu dyżuru 12-godzinnego. A wiemy, że sobie jeszcze 24 godziny. Zespół podzielony jest na dwie doby. Pierwsze, pierwsze, pra... pierwsze pracuje się 3 godziny. Pierwsza Przepraszam, zespół podzielony jest na dwie grupy. Tutaj są literówki. Pierwsza pracuje przez y, 3 godziny, druga odpoczywa. E, potem zmiana. E, dzień zaczyna się o 6.30 odprawą. E, potem przebieramy się w ubranie ochronne i idziemy na stronę brudną. Czyli 12 godzin dyżur oznacza 6 godzin pracy na brudnej stronie. Tak, ubraj starcza. W tym nie ma najmniejszego problemu. Maski ffp 3 najlepsze kombinezony, przy ubicach, gogle niczego nie brakuje. A, jedno, a jednocześnie generalnie to brakuje, nie? Tak jak na, tak jak jest na stronie brudnej. Szpital zaczyna się od punktu przyjęć. Tu przyjeżdżają karetki, tu kwalifikuje się pacjentów do przyjęcia albo nie. Dalej ojom na 8-10 łóżek i zaraz za nim kolejny ojom na 16. Pompy, respiratory, monitory wszystko jak należy. Potem normalne, nieojomowe łóżka dużo. Szpital podzielony jest na sektory A, B, C, i tak dalej. W każdym po 32 łóżka w sumie na tym poziomie jest blisko 300 łóżek. Na każdy sektor przypada jeden lekarz, plus personel medyczny i pomocniczy. Mam na myśli pielęgniarki, ratowników, sanitariuszy, opiekunów medycznych, sekretarki medyczne stalowe. Dobra, to ile macie pacjentów? <laughs> czyli te 300 łóżek to jest na jednym sektorze tylko, a on mówi o kilku. E, dobra, to ilu macie pacjentów? E, zajęta jest większa część sektora A i niewiele łóżek sektora B. W sektorze C od piątku jest jeden pacjent. E, pozostałe sektory są puste, czyli na, osta na ostatnim moim dyżurze w całym szpitalu było 25 pacjentów. Słuchał? Dobrze pan słyszał, 25. Na ostatnią 3 godzinną zmianę na przykład na stronę brudną zeszło 5 <laughs> lekarzy, 12 pielęgniarek, 7 ratowników medycznych, czyli 24 osoby personelu medycznego na 25 pacjentów. Na stronie czystej są jeszcze anestezjolodzy gotowi do Interwencji. Jeżeli sumować dwie zmiany, to wyjdzie na to, że personelu medycznego jest dwa razy więcej niż chorych. A przecież są jeszcze salowe, ochroniarze, żołnierze WOD, tłum ludzi, y, czasami dochodzi do kompletnych paradoksów. Na przykład jeden lekarz był posyłany do sektora C, nawet jak sektor C był pusty. <laughs> po co lekarz pusty w sektorze? Y, to jest ten paradoks. I co? Doktor y, robi przez 3 godziny w sektorze T C, w którym nie ma chorych, idzie do sektora A i B, żeby pomóc kolegom. Robi obchód, y, robimy obchód, organizujemy leki, zlecamy badania laboratoryjne, ale umówmy się, tam też nie ma urwania głowy. Nie intubujecie, <laughs> nie, in nie intubacje, podłączenie do respiratorów. Szpital Narodowy przejmuje tylko określonych pacjentów. Powiedzmy sobie wprost, przyjmuję pacjentów w dobrym stanie. Faktycznie. Kryteria są takie, że pacjent musi mieć COVID potwierdzony testem PCR albo antygenowym. Czy, czy antygenowe to są te, co to tam ostatnio wykrywały w soku. Nie może mieć ostrych i przewlekłych stanów klinicznych i chorób współistniejących. Nie przyjmuje się z niestabilnością krążeniowo-oddechową wymagającą intensywnego nadzoru. Czyli mówiąc krótko, trochę mi to przypomina sytuację z Pegierami, gdzie specjalnie robiono tak jakby zasady, żeby wychodziło, że w pgr czyli w że zawsze PGR ma wyższe plody, a tutaj tak się dobiera pacjentów, żeby wychodziło, że Szpital Narodowy dobrze leczy, tyle tylko, że leczy takich pacjentów, którzy można by się zastanowić, czy oni w ogóle w dobu, jakby sami leżeli, to czy by nie wyzdrowieli, to całkiem spoko. Ech, no rozumiem. Koledzy lekarze śmieją się, że, narodo, że na Narodowy trafiają zdrowi chorzy. Słyszałem taką opinię. Jako lekarz SOR pracował pan pewnie w punkcie przyjęć pan decydował, który pacjent spełnia kryteria. Faktycznie, najczęściej pełniłem dyżur właśnie tam. Czasami udawało się trochę nagiąć kryteria i przyjąć cięższego pacjenta, ale to nie było zbyt częste. Dlaczego? Zanim karetka wyruszy do nas, lekarz, który chce ją wysłać, musi odbyć rozmowę z telefoniczną z centrum koordynacyjnym szpitala narodowego. Tam mu mówią, że ambulans czy ambulans ma przyjechać czy nie. Rozumiem, że to skutecznie tamuje napływ nowych pacjentów. Zapytam, ilu chorych ma yy, pan przyjął osobiście? Odbyłem kilka dyżurów w punkcie przyjęć. Przyjąłem trzech, może czterech. Zdarzało się, że pan nie przyjął nikogo? Zdarzało się. Na cały dyżur. Pytam, bo z tego co wiem, opłata ryczałtowa za dobową gotowość punktu przyjęcia w szpitalu tymczasowym to 18 299 zł. Yy, Dziennie, za dobę. Co pan e, robi na takim 12-godzinnym dyżurze w punkcie przyjęć? Nudno, samotnie. Nudno, jest internet. E, można posłuchać muzyki, obejrzeć coś na YouTubie. Mam nadzieję, panie, że nie przewijasz pan reklam. Ech, to znaczy, że nie masz pana odbloka. bloka. Samot, e, e, samotnie nie jest, bo siedzę tam ja, sekretarka medyczna, ratownik i dwóch strażaków. Nie wiem, po co ci strażacy. W sumie pięć osób. Po trzech, e, go, e, po trzech godzinach schodzimy, prysznic i wchodzi następna zmiana. A wy można się przespać w części wypoczątkowej, zjeść obiad albo kolację w zależności od pory. Całkiem dobre jedzenie, które dostarcza firma zewnętrzna, czy jeszcze darmowe żarełko. Powiem, <laughs> że na stadionie karmią nawet lepiej niż w hotelu, kawa, herbata, czasem nawet piwo bezalkoholowe. Żart? Nie. Słuchajcie. Jeśli tam karmią lepiej niż w pięciogwiazdkowym hotelu, kurde, jak chce tam pracować. Dobrze, panie doktorze, ale przecież pan wie, że w Warszawie na Mazowszu jest problem z miejscami dla pacjentów, problem z respiratorami. O co w tym chodzi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Szpital Narodowy jest doskonale wyposażony. Stoi tam tomograf za kilka milionów złotych. Drogie aparaty RTG, maszyna do USG, są nowoczesne respiratory, instalacja tlenowa. Chodzą słuchy, że problem w tej instalacji tlenowej jest taki, że jest niewydolna. Dlaczego na stadionie nie chcą ciężkich pacjentów? Mogę to zdementować. W szpitalu działają urządzenia OP flow do natleniania pacjentów. Taka maszyna dostarcza 50 litrów tlenu na minutę. Więcej niż respirator. Instalacja to wytrzymuje, więc nie w tym problem. Musi pan zrozumieć, że tam zainwestowano ciężkie miliony złotych. Aparaty, przewody, kilometry miedzianych kabli, e, wszystko stoi. Gigantyczna kasa. Zapytam jeszcze raz dlaczego. Podobno nie skompletowali odpowiedniej liczby lekarzy. Z tego co pan mówi, jest ich aż nadto. Zgadza się. Ale część z kolegów to doktorzy niezbyt doświadczeni, zaraz po stażu. Mówi pan jednak, że na narodowym są anestezjologzy, tyle że nie pracują w strefie brudnej. Wchodzą tylko na interwencję. Zgadza się. E, widziałem jedną z tych interwencji. Polegała na czym? Anestezjolog zaintubował pacjenta i przygotował do wywiezienia do szpitala MSWiA na Wołosko. Super. Czyli groźnych przypadków się pozbywają. Nie prościej było położyć go na pustym Ojomie? Prościej. Ja mówiłem, Ojom y, jest w pełni wyposażony. Tyle, że szpital chyba nie jest nastawiony na to, żeby kogokolwiek tam kłaść. No, wiadomo, lepiej niech wykituje w innym szpitalu, a nie tutaj statystyki psuje. Nie? Ech, z czego pan to wnosi? Pacjenta, który ma trafić na oją, trzeba najczęściej zaintubować, to znaczy włożyć mu rurkę do tchawicy. Potrzebne są m.in. leki usypiające i to kilka rodzajów zwiotczające, przeciwbólowe, opioidy. Jeśli mm, nastawiasz się na intubowanie, to te lekarstwa muszą być pod ręką. Na narodowym, na części brudnej ich nie ma. Jak są potrzebne, to trzeba je przynieść ze, ze szpitalnej apteki. Za dostępność jednego łóżka NFZ płaci narodemu, Narodowemu 822 zł na dobę. Ja mówiłem 800, jeszcze więcej płaci. Za dostępność stanowiska wentylacji mechanicznej 3700, 3700 zł. To wszystko jest za dobę, dużo więcej niż normalnym szpitalom. Wiem, to ogromne pieniądze, tym bardziej, tym trudniej się. Pogodzić z widokiem rzędów pustych łóżek, gdzie, które widać na narodowym. Ale to nie jest koniec. Na poziomie plus 2 trwa budowa e, następnych e, sektorów. Ma być tam ponad 500 łóżek, więc będzie jeszcze gorzej. Nie dziwię się, że personelowi e, surowo zakazano robienia zdjęć. Nie chcą, żeby ludzie oglądali tak wielki, pusty, smutny obiekt. Jak pan się z tym wszystkim czuje? Jak frajer? Dlaczego? Przyjechałem tu pomagać, ratować ludzi, walczyć z pandemią, tymczasem mieszkam w pięciogwiazdkowym hotelu, siedzę w pustym szpitalu, czytam komentarze w internecie, e, wyszydzają nas. Panie doktorze, ja pana nie wyszydzam. Ja pana traktuję jako bohatera, żeby nie było. E, to, co mi się nie podoba, to ludzie, którzy za tym wszystkim stoją, a nie pan, który ujawnia patologię. Pana, to ja bardzo szanuję, panie doktorze, i mam, i mam wrażenie, że wszyscy pana szanują. Także, panie doktorze, no, oklaski dla pana. Niesprawiedliwie? Niesprawiedliwie, bo to przecież, yy, bo przecież nikt nie szedł tutaj, żeby się obijać. Wszyscy mieli dobre intencje, ale troszkę szydery nam się należy. Za co? Za naiwność te konferencje, kamery, występy polityków, tworzenie szpitala narodowego od początku śmierdziało. Jakby przeanalizować na chłodno, może można było się domyślić, że chodzi o coś innego niż walka z pandemią. O, robi się ciekawie. No ale pan przyszedł w, y, tu walczyć z pandemią. Tak, ale y, wystąp, y, wystąpiłem w jakimś propagandowym kabarecie. I jestem wściekły, bo mnie oszukano. Pan doktor jest wściekły, który przytuli za tydzień pracy kilkanaście tysięcy złotych, poobija się tydzień czasu i pomieszka sobie w luksusowym hotelu, większym od jego mieszkania, w którym w dodatku mieszka razem z żoną. E, więc jak ja mam się czuć jako człowiek, który za chwilkę będzie musiał znowu przelać do urzędu skarbowego gigantyczne kwoty podatków, jak prawie każdy przedsiębiorca. Bo Nie oszukujmy się, to my to finansujemy. Ja to finansuję jako przedsiębiorca i ja to widzę, bo ja wylewam, wysyłam do skarbówki, co chwila przelewa, to da dochodowy zaliczka, to da za, 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 zaliczka, ale ty też to za to płacisz. Tylko, że ty nie widzisz tego, że za to płacisz. tak Jest na etacie czy na jakiejś innej formie zatrudnienia, to podatek w twoim imieniu za ciebie odprowadza twój pracodawca. Ale gdyby pracodawca nie odprowadzał tych pieniędzy do skarbówki, to ty byś je miał. On odprowadza do skarbówki twoje pieniądze, które ty zarobiłeś. Zabiera je tobie i oddaje skarbówce, bo skarbówka go zmusza. Także nie miej złudzeń. Tą farsę na narodowym finansujesz także ty. I miej tego świadomość, że jeśli twój jakiś bliski traci życie lub zdrowie w szpitalu, bo nie ma personelu, bo nie ma pieniędzy. To pamiętaj, że te pieniądze poszły między innymi na narodowy i personel też między innymi na narodowy poszedł. I nie miej pretensji do lekarzy, do pielęgniarek, do pracowników, do personelu medycznego. To nie ich wina. Miej pretensje do tych, którzy stworzyli ten system. A od polityków, od pana Morawieckiego i całej reszty żądaj, żeby ujawnili tych, którzy ten system stworzyli. Tymczasem proszę Ciebie o łapkę w górę, komentarz oraz co najważniejsze, udostępnienie. Pa!